Wracamy dzisiaj na pole z burakami, żeby troszeczkę sobie powspominać i opowiedzieć o tym, jak to było w zeszłym roku. Jak to się w ogóle stało, że udało nam się uzyskać no, całkiem przyzwoite plony przy jednoczesnej takiej dużej zawartości też cukru w burakach. Tak, zeszły rok wypadł naprawdę bardzo dobrze. W tym roku nadal stosujemy krzem, ponieważ chcemy mieć tylko i wyłącznie potwierdzenie tego, że on ma wpływ. Może się wydawać, że to jest zwykły krzem, który jest podstawowym składnikiem ziemi, jednak my uważamy, że krzem jest niedocenianym pierwiastkiem. Wróćmy więc do wyników z zeszłego roku i zobaczmy, jak to wyglądało na naszych kawałkach. A więc tak, pola, gdzie był stosowany krzem, to nawet 5-10 ton więcej. No, wyniki są naprawdę rewelacyjne. Mam nadzieję, że w tym roku to się potwierdzi. Jeżeli chodzi o polaryzację, mamy 1% do 1,5% więcej w porównaniu do kawałków, gdzie krzemu nie stosowaliśmy. A teraz coś z naukowego punktu widzenia. Krzem gromadzi się zaraz pod zewnętrzną tkanką rośliny i chroni ją przed grzybami i szkodnikami. W uprawie buraka cukrowego może też występować mszyca trzmielinowo-burakowa, która najczęściej znajduje się w liściach sercowych. Jeżeli krzem jest wbudowany w liście, w roślinę, ta mszyca ma jakby utrudniony dostęp i utrudnione żerowanie na tej roślinie. Podobnie jest z grzybami, że przez te zewnętrzne tkanki trudniej im się przedostać do wnętrza rośliny. Przed nami dalsza wizja niedoborów wody. Ostatnie deszcze to jak malutka kropla w morzu potrzeb dla tych roślin. Niestety już widać takie pierwsze objawy jej niedoborów. Dodajmy do tego, że krzem uodparnia roślinę na stresy pogodowe. Tak, to jest jakby taki dodatkowy punkt, ponieważ tkanki zewnętrzne są grubsze, wysycone krzemionką, co jakby zapobiega utratom wody. Nazbierało się trochę plusów, więc może wspomnimy o jednym małym minusie krzemu. Tak. Ma wysokie pH i dlatego całkiem możliwe, że będziemy musieli zastosować go osobno i zrobić taki zabieg solo. Oczywiście możemy wcześniej przeprowadzić test mieszania z innymi środkami. Jeżeli wszystko wyjdzie ok, jeżeli będą się mieszać, możemy wyjechać spokojnie w pole. Nie oszukujmy się, to jest dodatkowy przejazd, a więc jakiś dodatkowy koszt, ale akurat w naszym przypadku to się bardzo opłaciło. Buraki to jedno, u nas teraz trwają testy na pszenicy i rzepaku, właśnie z tym składnikiem. A ja myślę, że powinni się też nim zainteresować sadownicy oraz osoby, które uprawiają warzywa. Oczywiście na początek jakaś mała próba, efekty zobaczycie na swoich polach.